Znajduję się na Czerniakowie, jestem niedaleko Siekierek, koło Sanktuarium Siekierkowskiego, koło trasy Witosa. To co, żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy. Tak wyglądają chaszcze, tam z tyłu jest elektrownia. Jezioro Czerniakowskie. Tu mamy trasę szybkiego ruchu, słuchajcie. A ja będę wam pokazywał to oto przejście. Tu mamy pierwszą pracę Rediego. Wchodzimy. O Jezu, muszę uważać. Będzie trochę ciemno, ale nada to oczywiście klimatu. Kiedyś wrzucałem tutaj sam rzuta, kilka lat temu, dokładnie w tym miejscu. Ale jak widzicie, teraz go nie ma. Ogólnie w tych krzakach tam mieszka dużo bezdomnych. Niejednokrotnie widziałem, jak właśnie wychodzą z tych krzaków. Nawet teraz idąc w tą stronę widziałem kilka osób. Bardzo fajne miejsce ogólnie. Zajebiście, bo jest dużo plenerów. Jak wiecie, lubię plenery, więc naprawdę trafia ta miejscówka do mnie. Jak widzicie, jest dużo troszowych styli. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie się zaczynają, a gdzie kończą. Jak widzicie, samo przejście nie jest oświetlone, więc można powiedzieć, że w nocy to nie jest ciekawe miejsce do przemieszczania się. No i tu mamy Weissera. I z drugiej strony też. Wchodzimy na powierzchnię. I tak to wygląda. Wejdę jeszcze tutaj, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Powiem wam, że jest mega cieplutko, naprawdę w kurtce tej zimowej, co jestem, naprawdę już mi jest gorąco. Zobaczcie, to jest trasa szybkiego ruchu. Jest mało samochodów, ponieważ jest pierwszy dzień nowego roku. Tam jest most Siekierkowski. Elektrownia, o której wspominałem.
a tam daleko jezioro Czerniakowskie. Słuchajcie, dzięki, że ze mną byliście, życzę wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, pozdrawiam was z Warszawy, człowiek artysta, elo.